Grzegorze, witam Cię bardzo serdecznie. Co u Ciebie słychać? Takie pytanie pewnie nieraz zdarzyło nam się otrzymać i jakoś na nie odpowiadać. Jeżeli ktoś ma uszy zatkane słuchawkami, ciężko mu będzie na ten temat sensownie odpowiedzieć. O słuchawkach dzisiaj opowie Ci Amelia. Posłuchaj. Witajcie, szczęść Boże. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do refleksji, krótkiej refleksji na temat słuchawek. Każdy z Was pewnie miał już takie doświadczenie, że kupował albo dla siebie, albo dla kogoś. Może kupowaliście dla swoich dorastających dzieci słuchawki. Czymś się kierowaliście? Albo istotna była odpowiednia marka tych słuchawek, albo nie mogły kosztować mniej niż albo więcej niż, bo były jakieś ramy finansowe. Albo kierowaliście się jakością dźwięku, bo ma być bezpiecznie dla uszu. Różne kryteria przyjmujemy i myślę, że też różne doświadczenia mamy, ale generalnie każdy z nas myślę, że ma za sobą doświadczenie kupowania, przymierzania słuchawek. Te słuchawki są teraz wszechobecne. Widzimy na przystankach, w przestrzeni publicznej młodzież, dorosłych, jeżdżących na rowerach, biegających, a nawet czasami zdarza się, przynajmniej ja zauważyłam przynajmniej kilka razy, że widziałam takie osoby ze słuchawkami w uszach za kierownicą samochodu. I z jednej strony można by się było zastanawiać, czy jest to bezpieczne, czy nie. I oczywiście z takiej perspektywy higieny dźwięku można by powiedzieć, że owszem, powinniśmy dbać o to, żeby był ograniczony czas w ciągu doby słuchania przez słuchawki. To pewnie wszystko wiemy, że nie przynajmniej minimum godzina, nie, przepraszam, maksimum godzina, że nie więcej niż, że powinniśmy robić przerwy. Wiemy, że nie powinniśmy słuchać głośnej muzyki, bo nawet jeżeli słuchamy muzyki relaksacyjnej czy muzyki, którą bardzo, bardzo lubimy, to głośna muzyka, czyli ta przyjmuje się takie ramy około 80-85 dB i to wszystko, co jest powyżej, może powodować trwałe albo czasowe uszkodzenia słuchu, może wywoływać tak zwany stres psychoakustyczny, czyli uwalniać adrenalinę w organizmie. I to wiemy, z takiej perspektywy czasami o tym pamiętamy, czasami mniej o tym pamiętamy, zwracamy na to uwagę, rozmawiamy czasami z naszymi dorastającymi dziećmi, że warto o tym pamiętać, że warto nauczyć się nosić słuchawki, używać je faktycznie, żeby to było narzędzie do przyjemne, tak, a nie takie, które, przez które stracimy słuch albo zdrowie. Natomiast ja dzisiaj chciałam popatrzeć na perspektywę słuchawek z drugiej strony, bo to, że nosimy, bo chcemy posłuchać muzyki, bo być może jakieś słuchowisko, jakaś konferencja ważna, jasne, ale czy faktycznie zawsze tak jest? Czy faktycznie dlatego, że chcę wysłuchać, teraz poświęcić czas na muzykę, na dźwięk? Czy może czasami jest inaczej? Czy zastanawiałeś, czy zastanawiałaś się nad tym? A może zauważyłeś, że twoje dorastające dziecko coraz częściej ze słuchawkami na uszach, w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach? Dlaczego tak jest? Czy czasami nie jest tak, że czasami chcemy się odizolować? Nie chcemy słuchać na przykład hałasu tramwaju, pociągów, co paradoksalnie wychodzi nam jeszcze bardziej, czy też mniej na zdrowie, bo jeżeli chcemy się odizolować słuchawkami od głośnego pociągu, tramwaju czy hałasu ulicznego, to musimy włączyć dźwięk, muzykę jeszcze głośniej, a zatem ryzyko czasowego, trwałego uszkodzenia słuchu jeszcze większe. Ale czasami tutaj takie uzasadnienie możemy słyszeć. Ale czy faktycznie tak jest? Czy czasem nie jest tak, a może się zdarza, że chcę zagłuszyć samego siebie? Że nie chcę słuchać siebie? Zastanów się. Kolejny raz, jak sięgniesz po słuchawki, a może będzie to takim impulsem, żeby porozmawiać z twoim dorastającym dzieckiem. Z jakiego powodu sięga po słuchawki? Z jakiego powodu faktycznie słucha? Czy ten powód pierwszy, o którym często mówimy, chce posłuchać, bo przyjemnie? Czy być może nie chce się spotkać z samym sobą? A to posłuchanie samego siebie dopiero powie nam prawdę o nas. My prawdę o sobie możemy się dopiero dowiedzieć w ciszy.
Nie ze słuchawkami, z dźwiękiem, z muzyką, hałasie, ale w ciszy. O ciszy kiedyś indziej też opowiem. Natomiast dzisiaj słuchawka, zatem słuchać? Tak. Ale dzisiaj zachęcam i zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco do tego, żeby posłuchać siebie w ciszy. To tyle. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. A zatem na pytanie, co u Ciebie słychać, rzeczywiście ciężko nam będzie odpowiedzieć sensownie, szczerze i prawdziwie ze słuchawkami w uszach. Tym bardziej na pytanie, co w Tobie słychać, a szczególnie jeżeli sami sobie je zadamy. Tak zupełnie przy okazji. Polecam serdecznie słuchowisko Przypadek Dźwięku. Znajdź je gdzieś w sieci, a z nami spotkaj się po raz kolejny. Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże!